Kiedyśmy tańczyliśmy dla tego świata. Teraz tańczymy dla Boga. Teraz Go kochamy całym sercem, bo On ukochał nas najpierw. On nas kocha, nasz dobry tatuś. On kocha każdego z was. On jeszcze przed założeniem świata nas kochał. On już nas kochał, On stworzył nas na swój obraz i na swoje podobieństwo. Jesteśmy istotami, które kocha najbardziej. On nas kocha i stworzył nas po to, żebyśmy z Nim byli. Nie po to, żebyśmy zasługiwali, tylko po to, żebyśmy z Nim byli. Kocha nas i dlatego to zrobił. Jest dobrym tatą, na którego zawsze możemy liczyć. Gdy mamy jakikolwiek problem, On zawsze przyjdzie do nas z rozwiązaniem. On pokaże nam problem i pokaże, jak nam rozwiązać ten problem. Pokaże, jak możemy go rozwiązać. On nas tak kocha, że Syna swojego jednorodzonego posłał tutaj na świat, żeby zginął za nas i żebyśmy my teraz mogli żyć wiecznie. On stracił swojego Syna, posłał Go na krzyż, żeby On zabrał od nas wszystkie choroby, wszystkie zniewolenia. Tak umiłował świat, tak umiłował nas. Kochani, On nas kocha. On nas kocha i On nigdy nas nie zostawił. To tylko my musimy do Niego przyjść, wiecie? On czeka cały czas na to, aż my do Niego przyjdziemy. I On wyciąga do nas rękę. My musimy tylko zrobić ten pierwszy krok. Pierwszy krok w stronę miłości. W stronę miłości idealnej i doskonałej. W stronę wiecznego szczęścia. Kochani, my na tym świecie bez Niego nie możemy być w pełni szczęśliwi, bo On daje nam tylko spełnienie, On daje nam wielkie szczęście. Tutaj będąc na tym świecie, zawsze będą rzeczy, które będą powodowały w nas niepowodzenie. Rzeczy, które mimo tego, że są dobre, będą powodowały, że będą rodziły w nas smutek. Ale On, jak jesteśmy z Nim, jak Go poznamy, jak jest naszym tatusiem, to On zawsze nas ochroni. On zawsze nas przytuli i zawsze, zawsze ze swojej łaski nam pomoże. On nie oczekuje od nas niczego. On nie oczekuje od nas, że my będziemy za Nim biegali. On nie oczekuje od nas, że my będziemy zasługiwali na cokolwiek. On nas po prostu kocha. On nas kocha. Wasi rodzice, ziemscy nawet, też wszystkich kochają. Jestem tego pewna. Ale oni nie kochają miłością doskonałą. A Bóg jest wiecznym Bogiem. Bóg jest Bogiem miłości, Bogiem radości. I On kocha doskonale. On kocha idealnie. Jego miłość nie ma żadnej luki. W Jego miłości nie znajdziemy żadnej luki. Bo On jest doskonały. I On ukochał świat. I On ukochał Ciebie. Każdego z nas On kocha. On kocha w wieczny, niepowtarzalny sposób. Każdego. Wystarczy tylko, że przyjdziesz do Niego, a On otoczy Cię wielką miłością. Będziesz mógł doświadczać tej miłości. Będziesz mógł doświadczać bliskości z Nim. A to jest rzecz, której w żaden inny sposób nie doznamy. Nigdy, nikt nie przyniesie nam takiego spełnienia jak Jezus. Bo On nas kocha i On zmarł na krzyżu, żebyśmy mogli czerpać teraz tego, żebyśmy mogli czerpać z miłości. Jezus przyszedł na świat, żeby pokazać miłość Ojca, żeby pokazać miłość swojego wielkiego Ojca, że nas kocha i że cały czas czeka na nas, aż do Niego przyjdziemy. On poszedł na krzyż i wszystko poniósł. I trzeciego dnia zmartwychwstał, aby pokazać potęgę Boga. Aby pokazać, że to wszystko, co mówił, że jest prawdą. Aby pokazać, że Bóg nas kocha. Że jest w stanie wskrzeszać zmartwych nawet. On nas kocha, kochani. Wystarczy do Niego przyjść.